Siema, z tej strony Tomasz. Mamy właśnie sobotę, jest 18:05:42 po południu i zrobimy sobie mały update odnośnie sytuacji, którą mamy w południowej Kalifornii. Zacznijmy od mojej pracy. Nadal pracuję z domu, już nawet straciłem rachubę, czy to jest czwarty, czy piąty tydzień pracuję z domu, już nie mam pojęcia, ale bardzo mi się to podoba. Nie nabijam mili na samochód, nie muszę wcześniej rano wstawać, pracuję sobie z domu, jest w ogóle... Jest ok, jeżeli o to chodzi. Niektórzy u nas muszą w firmie pracować. Tam ci, którzy robią shipping department, ci, co wysyłają jakieś tam paczki, różne tam rzeczy. Call center musi obsługiwać. Mamy call center w Indiach, w Maroko, ale u nas też jest call center dla klientów, którzy... Mamy klientów takich jak FBI, policja i tak dalej, to oni mają tu call center tutaj w Stanach. To ci muszą pracować i co się pozmieniało? Dostaliśmy tutaj e-maila z firmy, że ci, którzy chcą albo muszą przyjechać do naszej siedziby, to jest w Anaheim, ja pracuję w Anaheim, to obowiązkowe jest badanie temperatury oraz wydawane są jednorazowe maseczki, które trzeba cały czas nosić, jeżeli się w firmie jest. I nie ma re-entry, czyli że raz wejdziemy, to nie ma sobie po prostu wychodzenia, bo chcemy sobie spacerować, tam jest powrotem. I przy wyjściu trzeba te rękawiczki, tą maseczkę trzeba oddawać. I nadal pracuję z domu, do kiedy, nie wiadomo, mam nadzieję, że cały czas już mi się to po prostu podoba. I ja nie w ogóle nawet nie widzę sensu, aby do tej firmy jeździć, skoro my wszyscy możemy pracować z domu. Nasza wydajność nie spadła i tą samą pracę mogę z domu wykonywać. Mam tutaj firmowego laptopa, używam VPN-a, aby się połączyć, wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o moją okolicę, to nie wiem, czy ilość zachorowań i tak dalej wzrosła, czy nie, specjalnie tym się nie interesowałem, staram się te informacje omijać. Natomiast coraz więcej ludzi chodzi w maseczkach. Nie jest to... tak 99% ludzi chodzi w maskach i rękawiczkach. Nawet w niektórych sklepach jak Winco, to jest taki sklep z żywnością, Home Depot, to jest tak zwany polski obi, są napisy przed sklepami, że wymagana jest maska i jest ochrona, która to przestrzega. Co dalej? Coraz więcej ludzi zaczyna protestować. Dzisiaj czytałem, że dzisiaj to jest sobota, nie wiem kiedy by ci ten film oglądali. Dzisiaj soboty 18. Gubernator Florydy otworzył plażę. On po prostu powiedział, że on tam ma gdzieś, on plażę po prostu otworzy. I coraz więcej ludzi protestuje. Dzisiaj w San Diego były protesty, sobie tutaj zobaczcie. W innych miastach ludzie protestują, głównie ci, co mają te small business, czyli mają takie są małe swoje biznesy. Uważają po prostu, że jest najwyższa pora, aby stan wrócił do normalności, aby uruchomić ekonomię. Ja rozumiem, te małe biznesy w tym momencie coraz bardziej kuleją, coraz większe problemy mają i mogą po prostu iść z torbami. Ja to rozumiem, ale ja uważam, że jeszcze jest za wcześnie, aby otwierać stan, aby ekonomię ruszyć. Z jednej strony ten wirus jest niebezpieczny, z drugiej strony może media troszkę przesadzają tak naprawdę, jak to jest niebezpieczne, natomiast uważam, że jest za wcześnie, aby to wszystko otwierać, ale uważam, że rząd powinien jakoś pomóc tą firmom i jakieś pieniądze faktycznie im dać, aby te firmy mogły to przetrzymać. Ale jeżeli chodzi o otwieranie ekonomii, to uważam, że jeszcze jest za wcześnie, bo nie wiadomo, czy wszystko otworzymy i nagle znowu zaczną ludzie chorować. Zobaczymy, co się stanie z tymi plażami na Florydzie, czy tam się czegoś... Stąd coś się nie stanie i chyba Teksas ma być pierwszym stanem, który ma pomału się otwierać. Też znaczy coraz więcej ludzi, ja tam nie protestuję, mnie się w domu podoba, ale te small biznesy coraz bardziej protestują i część ludzi po prostu uważa, że w ogóle ten koronawirus to jest tak zwany hoax, czyli to po prostu jest bzdura, nic takiego nie ma, nic się nie dzieje, to po prostu jest jedna wielka paranoja medii. Ja jestem ciekawy, co się stanie jak Disneyland tutaj w Anaheim, tutaj jest w Los Angeles, w Hollywood jest Universal Studios, mamy ten Knott's Berry Farm i wiele innych parków rozrywki, głównie to jest Disneyland i Universal, te dwa największe tutaj.
Jestem ciekawy, kiedy je otworzą i jak je otworzą, czy faktycznie ludzie do tych parków będą gnęli, będą tam szli, czy jednak ludzie się będą bali tam iść. No tam jest zatrudnione dziesiątki tysięcy ludzi w tych parkach. Takim jak w Disneyu kiedyś pracowałem w dziale IT, no to tam było zatrudnionych, no to są dziesiątki tysięcy ludzi. Więc jeśli ludzie nie będą do końca roku pracować, to Disney się po prostu ich pozbędzie. Ja nie sądzę, że oni po prostu będą ich trzymali. Zresztą oni w ogóle są w takim szachu trochę, bo ci ludzie nie są zwolnieni, bo jeżeli byliby zwolnieni, to wtedy mogliby o zasiłek złożyć. Oni są w takim stanie, nie wiem jak się po polsku nazywa, oni nie są zwolnieni, ale oni nie mają w tym momencie, nie ma dla nich pracy. Są po prostu odesłani do domu, ale nie zwolnieni. Oni w tym momencie nie mogą złożyć podania o bezrobotne. Więc taka to sytuacja jest. Dzisiaj będę w akwarium wymieniał wodę. No i jestem ciekawy takiej waszej dyskusji. Co myślicie? Ja uważam w ogóle, że to było celowe działanie rządu chińskiego. Nie sądzę po prostu, że ten wirus się po prostu znalazł w jakichś tam nietoperzach, dzikich wężach, czy jakichś tam innych dziwactwach, co ci skośni jedzą. Uważam po prostu, że to było wyprodukowane w laboratorium, prawdopodobnie w tym Wuhan, i puszczone celowo w obieg. Nawet okres, w którym się to stało, także nie był przypadkowy, to był wtedy ten chiński Nowy Rok. To był okres, kiedy dużo ludzi po prostu podróżowało z Chin, się rozjeżdżali, przyjeżdżali do Chin. Więc to był idealny okres, aby to się bardzo dobrze rozniosło. I jeszcze nim w ogóle ten wirus po prostu powstał, takie dwie, nim wszyscy o tym wirusie słyszeli, nasz kolega Bill Gates, wiadomo, że on ma patenty na wirusy i ma patenty na szczepionki i on się tak tymi szczepionkami interesuje, tak walczy z tymi wirusami, a tak naprawdę jego wszystkiego Windowsy to po prostu była klapa, jakikolwiek wirus się na komputer pojawił, zaraz ten Windows po prostu leżał, kwiczał, kurde, niebieski ekran wypierdzielał, a on się tak interesuje tymi szczepionkami, żeby tą ludność tak ratować, tak się przejmuje nami. I była konwencja, to było chyba w październik, listopad czy grudzień. To było przed powstaniem tego wirusa. I na tej konwencji się zastanawiali, jak się taki koronawirus, jak wejdzie w obieg, jak on się będzie rozpowszechniał. Ten film jest w internecie, można znaleźć. Ja będę go tutaj załączał, ponieważ znam osoby, co ten film załączyli i po prostu mieli problemy z tym filmem utrzymania na kanale. Ten film po prostu zanikał, niektórzy mogą mieć nawet i problemy z kanałem. Tego nie wiem, ale wiem, że te filmy znikają z YouTube'a, ale są te filmy, można na YouTube znaleźć Bill Gates, konwencja koronawirus, to można znaleźć. Jeszcze prasa była, chyba New York Times, nie pamiętam, który w styczniu zginął ten Kobe Bryant, ten koszykarz tej katastrofy lotniczej, gdzieś tam w tych rejonach Calabasas zginął. I na tym samym nagłówku, jak mówiono o tym całym Kobe Bryant, to także był nagłówek, że śpieszą się szczepionką na koronawirusa. Wtedy o tym wirusie jeszcze nikt nie wiedział, prasa o tym nie mówiła, media o tym nie trąbiła, a tutaj nagle był jeden artykuł, że walczą, że szukają szczepionki na koronawirusa, więc dużo zagadek tutaj jest, pewnie się nigdy tak naprawdę nie dowiemy, natomiast ja uważam, że to było celowe działanie rządu chińskiego i ja oficjalnie generalnie bojkotuję rząd chiński i uważam, że rząd chiński powinien ponieść konsekwencje za to, co oni zrobili. Jestem ciekawy waszej opinii, zapraszam do rozmowy w komentarzach. Hejka!